Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Rayman Legends. Trochę nas już tutaj nie było, ale myślę, że taka drobna przerwa nie przeszkodzi nam w ratowaniu świata, prawda? Mamy już z głowy cały pierwszy, cały drugi, póki co na maksa. Więc teraz Fiesta de los Muertos. Tylko niech nam sobie przypomnę jeszcze sterowanie. To był skok. To był bieg, uderzenie. No dobra, jakoś chyba sobie poradzimy. Zatem wskakujmy. Pierwsza plansza. Ja cię kwaczę. Zobaczmy. Okej, mamy serducho. No, co się dzieje? No nie wierzę. Jesteśmy kaczuszką. O mój Boże, cudownie. I z dyńki walimy teraz. Okej. Ale numer. Fantastycznie. Okej. O, Murphy. Ależ ona cudownie wygląda jako kaczka. Oj, pamiętam, że w tym rozdziale zawsze mi się muzyka strasznie podobała. I musimy jeść ciasto. I robić sobie drogę tym sposobem. Ale super. Aha, tutaj też tak można, ale... Chyba wolę tak. Okej. Okay. Jeszcze może jeść. Dobra, to zróbmy tak. Odrasta jakoś potem? Odrasta. Wow! Żeby nas tutaj nie zarosło. Okej. Okay. Nic nie źle. Ale ta kaczka jest świetna. Tam coś na górze było chyba jeszcze. Nie, to jest dekoracja. Okej. Cudowne są te plansze. Dobra, teraz musimy tu jakoś wejść. Wow. Okej, może być. Oho, to wygląda jak tricky one. Ale się udało, okej. Tutaj też. Co to jest? Jakieś wielkie kowadło. Okej. Nie ruszamy tego. Te szkielety też są cudowne. Dobra, tutaj musimy chyba podczas spadania. Ewentualnie trochę bezpieczniejsza opcja. Żebyśmy nie stracili na pewno tego luma. Znaczy luma, tej klatki. Tutaj ominęłam coś? Nie, okej. Gdzieś słyszę jakieś małaki znowu płaczące. Gdzieś tu będzie jakiś sekret. O, chyba tu? Tak jest. Oho. Czy to jest sos chili? Jak to zrobić? A! Na pewno nie tak. Okej, jeszcze raz. To też nie był zły pomysł. Znaczy dobry pomysł. Musimy to jakoś wejść do środka. O, i teraz. Teraz tutaj zrobić. O tak. O to chodzi. Szybka rozkmina i już gotowe. Buziaczek jest. Lecimy dalej. Tylko co tu jest na dole, że mnie wpada w jakąś dziurę. Jest moneta.
Nic trudnego. Ale ta muza jest świetna tutaj. Jak tu przejść dalej? O, okej, okay, już wiem, już wiem, już wiem. O, to są połówki pomidora, ale super. Aż zgłodniałam, kurczę. Tu nie wejdziemy? Nie, chyba nie. Ale zaraz, jak to nie wejdziemy? Musimy wejść. O, właśnie. Tutaj musimy, nie musimy przechodzić, chyba że... Nie, nic nie jest ukryte, okej. Okay. No! Au. To nie było najlepsze posunięcie. No trudno. Bijemy tego szkieleta, czy go zostawiamy? Zabijemy go, zawsze to jakieś lumy. A, sam się zabił, no trudno. Okej. Okay. Powolutku, powolutku, bez pośpiechu, ała. Jeszcze raz. Okej, okay, idzie nieźle póki co. A, tutaj wypada nawet zjeść. Ale tego już nie jemy. Okej. Okay. No, to już się zaczynają takie łamigłówki powoli robić. Drobne. Ale nie jest najgorzej. To są dla nas lumy, więc zabijamy jak najbardziej. Co tutaj? O kurde, tam jest moneta. Da się to jeszcze niżej? Da się. Okej. Okay. Mamy to. Myślę, że nie powinno być problemu z zebraniem. Z zebraniem tych lumów. Wszystkich potrzebnych. Ten, jak go tutaj tłuczę. Co za gość. Okej. Okay. Tutaj jakiś sekret na pewno będzie. Tak jest. Wow, co to jest? Paskudztwo. Oh my god. Nie to, nie to. Tak bardzo nie to. Jeszcze raz. To się przeważnie nie udaje za pierwszą próbą. Już nie na tych levelach. To niech tutaj spada tędy. Teraz my możemy... Tędy przelecieć. Niech spada, niech spada. Wszystko spadnie powoli, nam się nie śpieszy. Okej. I gotowe. Jest kolejny buziaczek. Ciekawe, czy już na zawsze zostajemy taką kaczką, ale raczej nie. Mam nadzieję. Ile nam brakuje tych małaków jeszcze? Jeszcze dwa. Oj, nie chciałabym sobie tego zrzucić na głowę. Więc lepiej ostrożnie. Ostrożnie, ostrożnie. O mój Boże, tu jest jeszcze moneta. Jak ja mam? Okej. Okej, klatka.
Okej, okay, dajemy radę, dajemy radę. To się zawala. Uciekać, uciekać. Wow. Małak. Małak. Rzutem na taśmę. Roztopiające się masło. Fantastycznie. Okej, okay, i koniec. No, to mamy cały komplet. Tylko ta jedna klatka nam wtedy uciekła. A, jesteśmy z powrotem sobą. Fantastycznie. Fajny mod z tą kaczką. Przyspieszmy. Zdrapeczka. Złoty puchar. Wszystko w jak najlepszym porządku. I tym samym pierwsza plansza fiesty za nami. O proszę, jakiś achievement nawet odblokowaliśmy. Bardzo się cieszę. No to lecimy następną planszę w takim razie. Zepsuty do szpiku kość. Już niedługo będziemy ratować chyba jakąś następną księżniczkę, co? Wypadałoby. Oho. Kolejne plansze z jedzeniem. Okej, dobra, to się tak cały czas będzie przesuwać. I nie jesteśmy zamienieni w kaczkę. O! O mój Boże, aż bym sobie zjadła takiego soczystego arbuziaka. Czy tam na górze nic nie ma, na tym widelcu? Nie. O, umarł. Szkoda, jakie były nasze lumy. To jest marchewka czy parówka? Jakaś mysz tam siedzi. To wygląda właśnie jak jakiś sekret. Czy tam jeszcze nie było czegoś wyżej przypadkiem? Nie, raczej nie. O, możemy po tym chodzić jak jesteśmy tacy mali. Nice. Wow! Jakie wielkoludy. Znowu zmieniamy rozmiary? A, sprytnie. Wow, wow. Jest ser czy masło? Teraz już nie wiem. Wow, wow, wow. A, za słabo skoczyłam. Mam nadzieję, że te lumy nam potem nie zbrakną na samym końcu. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Hopsa. Czy ja się chcę zmniejszać znowu? Powiedzmy, że nie. A, tutaj tak będą te trąbki. Ale super motyw. Tu wygląda jak coś, gdzie moglibyśmy... A właśnie. Kurczę, uwielbiam tę grę. Czy jesteśmy w stanie wejść tam wyżej? W ogóle jest sens tam wchodzić. Nawet głos mamy taki cieńszy. No, robaczek. To jest wróg czy przyjaciel? Wygląda dosyć przyjacielsko. A, I see. A tam na górę też bym chciała wejść. Chociażby ze względu na nich. Co coś jeszcze jest? Na dole. Nie, na dole już nic nie ma. Tam na górze? Chyba już też nic nie ma. Aaa, fuck. Sprawdzam tak tutaj, czy nie mam przypadkiem żadnych sekretów, ale chyba nie. To jest robaczek. Ale to ciągle jest to samo, to się nic nie zmienia. Chyba, żebyśmy mogli... O właśnie. Wejść w ogórka. A tak to chyba nic tutaj już nie ma więcej.
A! Ale czy my tutaj nie zostawiliśmy czegoś przypadkiem? Tak po prawej stronie patrzę, ale chyba nie. A, chociaż... Tu coś może być. O, właśnie. O, piłka. O! Nope. Nope. No nie, dlaczego? Dlaczego kopiesz do góry? O, teraz poszło. Buziaczek. No i teraz już możemy lecieć na górę. I od razu nas powiększyło. A tu możemy się zmniejszyć na nowo, z tego co widzę. I chyba tak zrobię. Bo tutaj jest pełno tych ukrytych przejść właśnie, na przykład. Na przykład w jabłuszku. Wow, okej, ślisko, ślisko. Wow. Serducho zawsze chętnie weźmiemy. To są lumki, więc... Ale zasuwa. Wow. O, to mnie zabija. Niedobrze. A! No to musimy się koniecznie zmniejszyć w takim wypadku. Jak tego arbuza przejść? Wow! Tutaj dołem można przejść, ale tam w tym arbuzie na bank coś jest. Bo słyszę małaki. A to raczej nie są głosy w mojej głowie. Tu. O, właśnie. Wow, ale jazda. Wow, to było niezłe. To jest jeszcze przeciwnik. Też go rozwalamy. Czemu nie? O, znów duża. Dużo nam tych przeciwników tutaj ginie. Czy tu coś jeszcze? O, właśnie. Opłaciło się. Tu jeszcze były lumaksy. Tu jeszcze są lumaksy. Nie wiem, czy to jest parówka, czy to jest marchewka. Tam jeszcze były lumy. Na pewno. O, tu na dole. Wow! Nie, nie, nie. Wow! Wow, wow, wow! Okej, to już chyba wszystko wyzbierane, więc i sekretów raczej nie będzie. Możemy śmiało iść do góry. Wow! Ach, to masło. Musimy do tych 600 zbierać, ale to raczej nie powinien być problem. Wow! Się dostać. Zaraz zginę, jak tak będę szaleć. Musimy się chyba zmniejszyć. Coś to musi być ta zmniejszająca trąbka. Otóż to. Gdzie było to serduszko? Tutaj. Wow! I do jabłuszka. Ale super jest ten młoty. Jeszcze arbuz. Jeszcze tylko jeden małak. O! Co to jest na górze? O, właśnie! Właśnie on. No to mamy cały komplet. Czy coś tu jeszcze zostało? Chyba już wszystko. I mamy 600 lumów. Pięknie wszystko idzie. Oj, oj, oj.
To chyba jednak jest parówka. Wow! Ale mindfuck. Udało się. No i koniec. Fajny był ten motyw na końcu. No i mamy komplet. Coś mi tam wiercą za oknem, no proszę was. Mam nadzieję, że tego nie będzie za bardzo słychać. Ale może jeszcze zamknę na wszelki wypadek. Dobra. Kolejna plansza. Ratujemy księżniczkę Estelię tym razem. Dobra. Czemu nie? Jeżeli to ona, to jest naprawdę fajna. Cały czas biegniemy. No dobra. Ach, jednego ominęłam. Wow. Ach. Wow, wow, wow. Ale szybki, dynamiczny poziom. Znowu jednego miałam. Wow, wow, wow. Nie ma momentu na chwilę zawahania. A, i koniec. No, całkiem nieźle poszło. Lubię takie poziomy. 300 chyba trzeba było zebrać, nie? O, pięknie. No to zobaczmy naszą nową księżniczkę. Jest i ona, wow. Księżniczka z krainy Fiesta de los Muertos imprezowała przez cały rok, ale gdy jej kraina została zaatakowana, jako pierwsza starała do walki z wrogiem. Let's see. Wow. Jest super. Ma taki makijaż, jaki zawsze sobie robią wszyscy w Meksyku na Dia de los Muertos. Fajnie wygląda. Dobra, na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Trochę się już rozgrzałam, przypomniałam sobie co i jak. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie mi o tym znać. A tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!